Hej, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Damiano dla projektu Find Yourself i witam Was w serii pytań i odpowiedzi. Wiem, że dawno nie było żadnego odcinka z tej serii, ale ostatnio dostałem super fajne pytanie od Marleny. Pytanie dotyczy zagadnienia kobiecości i męskości. I pomyślałem, że muszę nagrać na ten temat wideo, choćby nawet ze względu na to, że wiele osób mnie o to pytało, prosiliście mnie, abym się wypowiedział w tym temacie, więc widzę, że poszukujecie informacji na ten temat. No i chciałbym wykorzystać właśnie tutaj pytanie Marleny, żeby pogłębić nieco ten temat i przedstawić Wam pewne głębokie prawdy, takie, mógłbym powiedzieć, szczegóły dotyczące zagadnienia kobiecości i męskości. Mam nadzieję, że pomogę Wam poszerzyć Waszą wiedzę i mądrość, zgłębić ten temat, poszerzyć kontekst różnych zagadnień, no i może rozwiać część wątpliwości. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do oglądania. Mam pewien problem. Może poruszyłbyś ten temat na swoim kanale? Jestem kobietą, a mój problem dotyczy mężczyzn. Im mężczyzna bardziej męski, tym trudniej dla mnie. Męskość mnie pociąga, a jednocześnie odrzuca. Boję się, bo mam w sobie przekonanie, które wzięło się znikąd, gdyż relacje z ojcem, kiedy żył, miałam świetne, tyle że był on osobą bardzo łagodną i miał bardzo bardziej kobiecy charakter. Że chłopacy patrzą na mnie tylko jak na obiekt seksualny i nie widzą we mnie żadnej wartości jako człowiek. Wiem, że wszystko jest w mojej głowie. Ale czy nie jest tak, że męskość sama w sobie kojarzy się nam negatywnie? Przemoc, wojny, gwałty, poniżanie kobiet. Wiem, że w każdym z nas jest i energia żeńska, i męska. Niezależnie od płci. I to ta kobieca część w mężczyźnie odpowiada za chęć założenia rodziny, pragnienie bycia kochanym i dawania ciepła. Sama czysta energia męska kojarzy mi się bardzo negatywnie. Pomimo, że mężczyźni mnie pociągają, jestem heteroseksualna, dlatego tkwię w konflikcie wewnętrznym. Jest to też napiętnowane kulturowo, stąd ruchy feministyczne i tym podobne. Oczywiście czysta energia żeńska to też nic dobrego. To popadanie w histerię, niezrównoważenie emocjonalne, lęk, bujanie w obłokach, do czego mam tendencję. Tak więc potrzebna jest równowaga. Może masz coś do dodania w tym temacie? Na przykład, jak zrównoważyć tę energię w sobie. Pozdrawiam i dziękuję. Ja również bardzo dziękuję za to pytanie, ponieważ dzięki Tobie, Marleno, wiem mniej więcej, jakie są najczęstsze wątpliwości wśród ludzi. To oczywiście napisała Marlena ten komentarz, ale ja dostawałem wiele różnych podobnych wiadomości. Przepraszam, to nie komentarz, to jest wiadomość. Wiele różnych komentarzy i wiadomości, które poruszają te kwestie, i mam takie osobiste odczucie, że to nie dotyczy tylko indywidualnych osób, jak na przykład Marlena, ale dotyczy to nas wszystkich, że te wątpliwości dotyczące ról nas jako płci, tak, biorąc pod uwagę nasze płci, nie są wykrystalizowane, nie są tak pewnie określone. Co ja mam tutaj na myśli? Mam tak tutaj na myśli, że w dzisiejszym współczesnym świecie zarówno kobiety, jak i mężczyźni nie do końca czują się, kim tak naprawdę są. Nasza tożsamość płciowa tak jakby nie istnieje, nie ma realnie określonych granic. I zarówno mężczyźni czują się niepewnie pod kątem swojej męskości, jak i kobiety czują się niepewnie pod kątem swojej kobiecości. I ja jestem tego pewny. Bo wiem, jak rozmawiam z moimi przyjaciółmi, z moimi znajomymi, wiem, jak pracowałem z klientami, jak pracuję nadal i jak oglądam też filmy na YouTubie i interesuję się tymi zagadnieniami, to mam takie wrażenie, że wszystkie nasze role się po prostu wymieszały, że mężczyźni tak jakby przejmują obowiązki kobiet i kobiety również przejmują obowiązki mężczyzn. I wiecie, ja tutaj nie mam jakiegoś tam określonego ściśle poglądu, w sensie co jest dobre, a co złe. Nie jestem ani za ruchem feministek, czyli tym takim feministycznym, ani tym maskulatywnym, tak?
nie wiem jak to powiedzieć, no, maskulinizującym, nawet nie wiem czy to po polsku. Mam tutaj na myśli o tą tendencję do dominacji świata. Bo mamy tutaj tak jakby dwie odrębne kategorie życia. Jedna polega na tym, aby dominować i stawiać siebie jakby wyżej. I budować w swoim życiu tą siłę, tak? I to tworzy hierarchię i struktury społeczne w naszym życiu, że mamy słabszych i silniejszych ludzi. Mamy te podziały, tak? Niektórzy ludzie są bardziej inteligentni, lepiej sobie radzą, są bardziej kompetytywni, czyli chcą działać, konkurować, walczyć, zakładają biznesy, tak? Zostają później prezesami, biznesmenami. A inni ludzie chcą bardziej żyć w równości, w wspólnotach, tak? Nie chcą w ogóle struktur. Wiecie, nawet w polityce mamy ten podział na lewicę i na prawicę. Jeżeli chodzi o taki aspekt osobisty tego, jak ty się czujesz, jak wy się czujecie, to ja proponuję zrobić ze sobą taką pracę. Usiąść sobie na krześle z kartką papieru, napisać sobie po lewej stronie cechy kobiece, jakie występują w tobie, i po prawej stronie cechy męskie, jakie w tobie występują, i zadaj sobie takie pytanie, skąd te cechy się we mnie wzięły i skąd ja wiem, że te cechy we mnie istnieją, i postaraj się znaleźć ich przeciwieństwo. Bo to nie jest kwestia tylko i wyłącznie kulturowego etykietkowania danych cech w nas. My również w jakimś sensie się czujemy. Czujemy się bardziej męscy, czujemy się bardziej kobiecy. Niektóre cechy odzwierciedlają w nas to, inne to. Ja również czuję się w pewien sposób męski, ale czuję się też w pewien sposób kobiecy. Czuję się też wrażliwy. Nie mam takiego poczucia, jakby któraś ze stron we mnie dominowała. Nie mogę powiedzieć, że jestem bardziej męski albo bardzo kobiecy. Nawet mógłbym powiedzieć, że mam to w sobie zrównoważone i nie uważam, że którakolwiek ze stron jest ważniejsza. Że męska albo kobieca strona jest ważniejsza. Uważam, że obydwie strony mają jakąś wartość. Wnoszą do naszego życia jakąś wartość. Na przykład tworzenie filmów na YouTube jest typowo męską aktywnością. Ja włączam kamerę, mówię swoje słowa, praktycznie nie liczę się z niczyją opinią, edytuję film i potem dopiero wyciągam wnioski. A czy ten film jest dobry, czy jest zły? Miewam takie wątpliwości, taką refleksję, mógłbym powiedzieć. I to jest taka kobieca aktywność. Później ona mnie równoważy, ona mi mówi: a to tu mógłbyś się poprawić, tu mógłbyś zrobić lepiej. I następnym razem ja jestem w tym lepszy. Są takie, wiecie, wartości typu pewność siebie, działanie, siła, dyscyplina, charakter, celowość naszych działań, przyszłość. To są takie typowo męskie aktywności. I są takie aktywności typowo kobiece. Odpoczynek, refleksja, połączenie z byciem, kontakt z innymi ludźmi. Bezwarunkowa miłość, akceptacja. Czasami nawet nihilizm albo depresja, jak się przeciągnie właśnie tą kobiecość w tą stronę, tak? Ekstremalnie. Ale podobnie męską stronę też można przeciągnąć ekstremalnie. Co się dzieje? Zaczynamy się siłować, zaczynamy chcieć dominować, więc w pewnym stopniu możemy sobie zaobserwować te cechy i gdzieś tam na tej szali tych cech siebie poukładać. Ułożyć, scharakteryzować. Oczywiście wymaga to trochę takiego procesu przemyślenia właśnie. Skąd te cechy w nas? Dlaczego tak uważamy? Kwestia porównywania się do innych ludzi. Przecież nie wiedziałbyś, kim jesteś, gdyby ci ktoś o tobie nie powiedział czegoś. Jesteśmy całkowicie zależni od opinii innych ludzi i ja nie będę tutaj się wypowiadał w takich tematach, czy to jest dobre, czy złe, czy powinniśmy stawiać tylko na niezależność. Wszyscy doskonale wiemy, że i tak jesteśmy zależni od innych ludzi. Oczywiście zależy nam na pewności siebie i na tej asertywności, ale potrzebujemy też się dogadywać z innymi ludźmi, budować relacje, brać innych ludzi pod uwagę. Co się dzieje, gdy nie bierzesz innych ludzi pod uwagę? Jesteś sam, samotny.
Nie potrafisz zbudować relacji z ludźmi. W ekstremalności jesteś albo socjopatą, albo się dysocjujesz, albo zamieniasz się w narcyza, tak, jeżeli masz jakieś dodatkowe zaburzenia na punkcie swojej wartości. Nie potrafisz zbudować głębokiej, intymnej relacji z drugim człowiekiem. Słuchajcie. Tak jak zwróciła uwagę Marlena, że to przekonanie odnośnie mężczyzn nie wzięło się u niej w związku z relacji z ojcem. I to jest bardzo ważne, zwrócić na to uwagę. Bo wychowywanie przez rodziców ma na nas jakiś tam wpływ. Ale ja uważam, że nie jest to wpływ aż tak wielki, abyśmy nie byli w stanie siebie zrozumieć albo zmienić. Ja sam osobiście uważam, że dzieciństwo nie ma aż tak wielkiego wpływu na nas, jak nasz kod genetyczny i nasza pierwotna osobowość. Dlatego między innymi ja na przykład u siebie na kanale nie poruszam tematów związanych z przerabianiem dzieciństwa. Bardziej skupiam się na tematach tu i teraz, przeżywania tu i teraz, wyciągania takich wniosków na tu i teraz. Czy takiej, mógłbym nawet powiedzieć, terapii egzystencjalnej. Czy nawet otwierania siebie na to, aby być autentycznym. Bo to też jest, wiecie, kwestia autentyczności to jest bardzo głęboki temat. Co to znaczy być sobą? Co to znaczy być sobą dla tu i teraz, jeżeli zawsze odgrywam jakąś rolę. Ja na przykład odgrywam w tej chwili, powiedzmy, rolę w pewien sposób może nauczyciela, tak? Albo nawet jeżeli nie jestem terapeutą, to jest to jakaś terapeutyczna rola, powiedzmy. I czy gdybym dzielił się tutaj przed wami swoimi historiami, czy histeriami, czy innymi problemami, czy miałby to sens, tak? W takim sensie, że podważyłoby to mój autorytet, ale z drugiej strony nie jestem w stanie odpowiedzieć na jakiekolwiek pytanie bez wzięcia pod uwagę samego siebie. Rozumiecie, o co chodzi? To jest jeden z takich dylematów, jakie mają zawsze terapeuci albo coachowie. No, że ucząc, zawsze uczą ze swojej własnej pozycji. Tutaj odwołam się jeszcze do komentarza, przepraszam, wiadomości Marleny. Chłopacy patrzą na mnie tylko jak na obiekt seksualny i nie widzą we mnie żadnej wartości jako człowiek. A to jest bardzo ciekawe, bo pytanie, czy to chłopacy tak cię widzą, bo chłopacy tacy są, czy ty tak eksponujesz swoją seksualność, że w ten sposób ich do siebie przyciągasz? I też pytanie, ile ci chłopacy mają lat i co to są za chłopacy? Bo też, kurczę, ten temat męskości jest też całkowicie inny, jeżeli weźmiemy pod uwagę wiek. Bo przecież młodzi ludzie, dzieciaki inaczej teraz podchodzą do tego niż starsi ludzie. W tej chwili nawet nie jestem w stanie powiedzieć, jaka jest różnica. Aczkolwiek mam wrażenie, że w tej chwili mężczyźni stali się trochę bardziej nieśmiali. Chłopaki są bardziej nieśmiali, że brakuje im trochę męskości. Ale to też ze względu właśnie na to, że przez wiele, wiele lat byliśmy uczeni tej takiej zdominowanej męskości, takiej niezdrowej. I wydaje mi się, że te dwa bieguny w tej chwili, w naszym społeczeństwie, dochodzą do takiej polarności, że był zbyt duży nacisk na tą męskość, teraz pojawiła się ta kobiecość i teraz będzie się pojawiać jakaś taka równowaga. Przynajmniej powinna się pojawiać, bo inaczej nie będziemy w stanie tutaj żyć. Ja nie twierdzę, że kobiety i mężczyźni są tacy sami. Nie jesteśmy tacy sami. Kobiety mają macice, mają jajniki, mają piersi, karmią mlekiem, tak, rodzą dzieci i mają fizjologicznie całkowicie inne ciało, mają większy współczynnik tkanki tłuszczowej, kierują się bardziej emocjami. Mężczyźni mają mniejszą ilość tkanki tłuszczowej, są bardziej umięśnieni, inaczej reagują na zagrożenie, są bardziej agresywni, mają są bardziej konceptualni, ich funkcje poznawcze umysłu funkcjonują na takiej zasadzie, że bardziej skupiałem się na logice i konceptach. Tutaj jeszcze Marlena napisała, i to ta kobieca część w mężczyźnie odpowiada za chęć założenia rodziny, pragnień
nie bycia kochanym i dawania ciepła. Tak, ja się z tym mogę zgadzać. To jest kobieca część w mężczyźnie. To jest ta wrażliwa część. Sama czysta energia męska kojarzy mi się bardzo negatywnie. Tu jest. Warto się zastanowić, dlaczego. Marlena napisała, że jest to napiętnowane kulturowo, stąd ruchy feministyczne. Takie pytanie do Marleny. Czy boisz się męskości? Boisz się głębokich, intymnych związków? Czy poznałaś kiedyś takiego fajnego mężczyznę, który sprostałby twoim oczekiwaniom, twoim ideałom? Czego tak naprawdę się boisz w tej męskości? Czy są to jakieś cechy, że on cię zdominuje, że nie wiem, że cię zawłaszczy, że cię skrzywdzi? Tutaj warto jest się nad tym zastanowić. Ale to jest już taka osobista refleksja. Wydaje mi się, że to każdy musi sam przemyśleć na sobie. I najprostszym sposobem jest wzięcie pod uwagę wszystkich swoich seksualnych fantazji, jakie masz na temat płci przeciwnej. Jak będziesz fantazjował i będziesz fantazjowała na temat mężczyzny, kobiety, zwróć uwagę na to, jakie cechy charakteru nadajesz swojej fantazji. Czy jest to kwestia opieki, bliskości, miłości, czy jest to kwestia seksualności, ciepła? Zwróć na to swoją uwagę. Zwróć również swoją uwagę na to, co jesteś w stanie sobie dać sam. I tak realistycznie oceń, czy te cechy, które pożądasz w drugim partnerze, czy one w ogóle realistycznie, realnie istnieją. Osoby, które były kiedykolwiek w związku, doskonale wiedzą, że związek to jest całkowicie odrębna kategoria rzeczywistości. Wchodzisz w związek z jakimś bagażem doświadczeń, ze swoimi fantazjami, bo tam jest cała masa fantazji w związku, cała masa idealizacji. I zderzasz się z rzeczywistością i nagle uświadamiasz sobie, że jesteś dzieckiem. Naprawdę, w związku samym sobie tam ogromną grę, tak, ogromną rolę odgrywa taka gra wchodzenia w rolę dziecka i widzenia w drugiej osobie, w partnerze, rodzica. I to przychodzi tak naprzemiennie. I dochodzi do takiej dynamiki, w której uczymy się zaspokajać swoje potrzeby. No i po jakimś czasie związki powinny się w cudzysłowie ustabilizować, uregulować, czyli po prostu dojrzeć. Obydwoje z partnerów wchodzi w rolę dorosłego, dojrzałego człowieka, wiedzą, co sobie dają, jak to wygląda, wiedzą, jakie są plusy, jakie są minusy i też się decydują, albo wchodzimy w związek na maksa i budujemy życie, albo nie. I jeżeli są pewnego rodzaju niezgodności, bo któraś z osób jest na przykład niedojrzała, albo potrzeby są niezaspokojone, albo jest jakiś problem, to związki się po prostu rozpadają. Z własnego doświadczenia, z wiedzy i z rozmów z bliskimi mi osobami, też z innymi nauczycielami, terapeutami, coachami, jeżeli tak to mogę powiedzieć, mogę powiedzieć, że związek to jest taki test twojej dojrzałości. Na ile ty naprawdę jesteś w stanie sprostać oczekiwaniom rzeczywistości i spojrzeć na drugiego człowieka jak na człowieka, a nie patrzeć na niego tylko i wyłącznie przez pryzmat swoich potrzeb. A z drugiej strony, jeżeli już masz te potrzeby, to pytanie, na ile ten drugi człowiek jest w stanie pomóc ci w zaspokojeniu tych potrzeb i na ile ty jesteś w stanie zaspokoić potrzeby drugiej osoby. I to jest trochę taki biznes. Nie na zasadzie, że biznes jest czymś złym, bo jest to kwestia wykorzystywania. Nie. Biznes jest czymś dobrym w takim sensie, że jest to budowanie relacji, w której ty coś dajesz i coś dostajesz. I to jest transakcja wymiany. Tak jak powiedziałem wcześniej, nie w kwestii
czegoś złego, ale czymś naturalnego, co zachodzi w przyrodzie, powiedzmy. I teraz ty musisz to rozkminić sobie. Co na przykład jesteś w stanie komuś dać, co on ci w stanie jest dać, jak zaspokajacie swoje potrzeby, na ile jesteście w tym dojrzali. No i to jest też kwestia samopoznania. Co to znaczy, że ja jestem kobietą? Co to znaczy, że jestem mężczyzną? Co to znaczy, że jestem kobietą i mam w sobie męskie cechy? Co to znaczy, że jestem mężczyzną i mam w sobie cechy kobiece? Tutaj już nie tylko w kwestii rozpoznania tych wartości kulturowych, ale też jak ty się czujesz, jakbyś ty zdefiniował siebie. Bo jeżeli ty nie zdefiniujesz tego obrazu siebie dla siebie, to będziesz bardzo niepewny siebie. Będziesz bardzo niepewną siebie kobietą i będziesz bardzo niepewnym siebie mężczyzną, jeżeli nie sprecyzujesz swojego wzorca kobiecości i męskości. Naprawdę, będziesz bardzo niepewny siebie, bo będziesz porównywał się do innych ludzi, do ludzi bardziej fizycznie na przykład silniejszych albo atrakcyjniejszych. Mówię tutaj o mężczyźnie, tak? Będziesz czuł się niepewny siebie, albo ty jako kobieta będziesz się porównywała do innych kobiet, do innych związków. Będziesz mogła, no różne tam kompleksy, tak, mogą się pojawić. Nie chcę się tutaj zagłębiać w szczegóły, po prostu... Tak już... Dochodzę do sedna mojej wypowiedzi. Miarą tej dojrzałości jest po prostu równowaga. Ale żeby zachować tą równowagę, trzeba też wiedzieć, czego się chce i co ktoś może tobie dać. I realnie ocenić, co jest po twojej stronie, a co jest po stronie kultury. To jest proste, nie? Bo my znamy to. Co to jest? To jest filozofia stoicyzmu. Ale to jest najprostsza sprawa. Jeżeli chodzi o kwestię równowagi, mogę polecić każdemu jogę i medytację. Najlepsze techniki, bo kwestia męskości i kobiecości to jest kwestia też równowagi naszego układu nerwowego i naszych aktywności. Typowo nastawionych na działanie i typowo nastawionych na odpoczynek. Więc trzeba znaleźć tutaj równowagę. Wiadomo, jak ktoś pracuje, ma dużo obowiązków na głowie i dużo działa i czuje, że musi działać, bo w tej chwili ma taką sytuację w życiu, no to będzie czuł bardziej aktywność męską. A jeżeli ktoś chilluje i odpoczywa, i czuje, że się opiekuje sobą albo innymi ludźmi, to będzie czuł bardziej aktywność kobiecą. Naprawdę. Są różnego rodzaju też kręgi kobiet, mężczyzn, tak? Tam też można się podzielić, otworzyć. Tak. I można po prostu zgłębiać ten temat. Słuchajcie, ja zakończę ten temat, zakończę to wideo, nie chcę go przedłużać. Mam nadzieję, że pomogłem, że wniosłem jakąś wartość do waszego życia. Napiszcie mi komentarze na dole, co was zainteresowało bardziej, co wy sądzicie na tematy mężczyzn czy kobiet. Unikajcie proszę stereotypów i uogólnień, unikajcie jakichś emocjonalnych takich waszych tendencji. Jeżeli czujecie, że macie jakąś traumę w sobie na punkcie kobiecości albo męskości, to przyznajcie to przed sobą. Łatwiej jest się wtedy wyleczyć, uleczyć. I tak, zgłębiajcie ten temat w sobie po prostu. Na tyle, na ile jesteście w stanie na daną chwilę. I nie unikajcie związków. Związków, relacji międzyludzkich, przyjaźni. Nie unikajcie tego. Naprawdę, z takich relacji z ludźmi można dużo się nauczyć pod kątem właśnie tego, jak działa męskość i jak działa kobiecość. Słuchajcie, zostawcie łapy w górę, komentarze na dole. Jeżeli chcecie wesprzeć projekt Find Yourself, możecie to zrobić poprzez Patronite'a, poprzez PayPala. Zachęcam do zakupu moich kursów. Niedawno zrobiłem nowy kurs afirmacji. Jeżeli chcecie zaafirmować siebie, swoje własne życie, czujecie, że potrzebujecie takiego kontekstu filozoficznego pod afirmację, macie dosyć takiego, mógłbym powiedzieć, skrajnego bullshitu marketingowego pod względem różnych teorii duchowych i chcielibyście poznać moją filozofię, bardziej taką prostą, metafizyczną, to zapraszam. Możecie się co nieco dowiedzieć. Dzięki za wasze wsparcie. Zapraszam również na grupę na Facebooku. Wszyscy jesteśmy świadomością. Tam również możecie wy uzyskać większe wsparcie.
Zapraszam Was na konsultacje prywatne. Możecie napisać do mnie maila prywatnego. I tyle. Widzimy się w kolejnym nagraniu. Miłego. Elo. Buźka.